Kolejne pamiątkowe płyty i dęby pojawią się na Alei Gwiazd Sportu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. W najbliższy poniedziałek odbędzie się odsłonięcie kolejnych tablic olimpijskich medalistów i sportowych mistrzów. Uhonorowani zostaną Janusz Zarenkiewicz, Stanisław Gąsienica Daniel, Kazimierz Kmiecik, Jan Domarski, Jerzy Zdzisław Kulej, Elwira Soroczyńska, Konrad Paszkiewicz, Grzegorz Skowroński, Andrzej Szarmach, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Henryk Petrich, Janusz Fortecki, Janusz Gerard Pyciak-Peciak. Szczegóły przedstawili Paweł Żuk, dyrektor ośrodka, oraz Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski i kustosz wystawy w Szelmencie. Znowu wzbogacimy nazwiskami mistrzów olimpijskich i nie tylko na naszą aleję. I będzie też obelisk mojego trenera, bo bardzo mi na tym zależało, żeby Janusz Fortecki tutaj miał swoje miejsce, skoro w Zakopanem na Wielkiej Krofi nie znalazło się miejsce dla trenera Forteckiego, pierwszego trenera mistrza olimpijskiego i mistrza świata, czyli mówię o sobie nieskromnie. Był też wcześniej trenerem Stanisława Gąsienicy Daniela, brązowego medalisty, który też będzie u nas odsłaniany. Podczas uroczystości zostanie, oprócz odsłonięcia płyt i też tego obeliska, zostanie tak jakby wręczenie podziękowań dla wszystkich uczestników UKS Nawa. Jest to klub, który działa przy Wosy Szelment, który ma już swoje osiągnięcia, którymi też chcemy się poszczycić i bardzo nas to będzie cieszyć, że olimpijczycy zechcą te nagrody i podziękowania im wręczyć. W sumie Aleja Gwiazd będzie liczyła 32 tablice. Po uroczystości zebrani przejadą do Suwałk na odsłonięcie ronda imienia olimpijczyków polskich u zbiegu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej.